Yo, z tej strony Burige. I teraz właśnie, jak w ostatnim odcinku zapowiedziałem, będziemy polować na antylopy. Nie są to silne potwory, niestety one uciekają, dokładnie. Musimy być szybsi od nich. Okej. Głowa antylopy. Potrzebujemy tylko 4, więc nie jest źle. Dame, no dobra, nie udało się. Więc do boju. No, słaby byłeś, niedźwiedziu. Spodziewałem się większego wyzwania. No cóż. Life is life, no na, jak to mówią afrykańscy szamani. Dobra. Kolejna antylopa. Wilki są. Wilki walczą stadnie, to jest największy minus. Nie można ich tak szybko powybijać po cichu. Tam widzę skrzynkę. Oj, nawet tą studnię. Już nie wędruje, widzę. Okej, to jest chyba trudny zamek, nie zdążyłem przeczytać. No ale jak widzicie, nie stanowił wyzwania. Drętwienia berło. Czyli miało być chyba berło drętwienia. No cóż, widać, że tłumaczyli w jakimś tłumaczu, który od razu zamienia. Nie zamienia po prostu po angielsku, jest. Przymiotnik na pierwszym miejscu. Okej, potrzebuję jeszcze kilka antylop. One tu powinny się gdzieś kręcić w pobliżu, ich to jest dość dużo. Niestety, szkoda, że nie chce im się chodzić parami. Mamy odkrytą nową lokację, więc potem będę mógł po prostu tutaj odbyć szybką podróż. Nie to miało być. Co tutaj wytrzymałe na ramienniki. Wydaje mi się, że to były dla... O, są mi antylopy na 3, a potrzebuję tylko 2, więc spoko. O, 2 udało się, fajnie. I mam wszystko, co było potrzebne. Nie, tam jeszcze inna osoba, czy to ta? Nie, ktoś inny. Jakiś facet, murzyn. Okej. Gdzie jest pani Penry? Czy jak ją tam zwało? Okej, widzę ją. Znaczy na mini-mapie. No te kłopoty z wilkami. Oczywiście NPC-ty są nieśmiertelne. Póki mnie nie zaczęli z nim walczyć. Okej. The troll that stole the ring in the ballad is named Lekka the Cor. You need to mount the trophies just like the champion in the ballad. When all once he's there, it should be easy business claiming the ring. Akurat walka z trollem nie. Dobrze, mam je porozkładać. Wzmocniony długi miecz idzie na sprzedaż. Okej. Gdzie jest pan gruby Lekka? Jest. Lekka of the Corpulent. Jak widzicie, jest on tutaj narysowany na... O, mamy nawet tryb rekonik, to super, akurat się przyda na niego. No i sprawdźmy, co potrafisz. Ja potrafię dość dużo. No, czary też są podobne w Reconing. Dobra. Tylko 70% więcej, 75% więcej doświadczenia, ale to i tak dość dużo. Mamy miedziany talizman, pierścień dziewicy. No, oddam jej ten pierścień, on jest dość dobry, ale wolę quest i gek. Thanks for dealing with Lekka. Now that this business is over, just give me the ring and I'll give you your payment. And here's your reward. You know, you have the makings of... You might try your hand at thievery. If you like it and you're good enough. A właśnie, ona z podróżnikiem. Podróżnicy to inaczej gildia złodziei. Dobrze, nie, nie broń. Ja chciałem zbroję i mamy nowy miedziany talizman. A, dokładnie to samo. No cóż, wytrzymałem na ramienniki, tak jak myślałem, dla maga. Okej.
day. A więc idziemy po brata Egana. Daleko to jest? A nie, ja mam ten quest zaznaczony. A więc w sumie dobrze, zrób... To ja kurczę źle szedłem w ostatnim odcinku. Tak? No, no dokładnie. Szybka podróż tutaj. I pójdziemy po brata Egana. Jest tutaj bardzo ładna muzyka w tej grze. Soundtrack jest naprawdę bardzo klimatyczny. Ogólnie, jeśli RPG ma dobrą muzykę, to RPG jest dobrym RPGiem. Naprawdę, muzyka tworzy w grach taki klimat. Szkoda tylko, że tutaj jest taki bliski. Widać, że ta trawa rośnie przed nami na jakąś tam odległość. Powinno być to trochę lepiej zrobione, ale no cóż. Gra jest chyba portem konsolowym, więc się nie dziwię. Witam. What could a mortal vagabond need with Kazmar and the Eternal? Speak! My time may be of the ages, but it is still precious. Tak, on myśli, że jest wysłannikiem Fi. Trochę się pomylił. Wait, Father Dinwell sent you, didn't he? Old fool. His path to power was too plodding, and now he wishes to slow me down. They are named Finna and Arbos, and they have sworn to share their secrets with me and to gift me with true... In exchange, they want an ancient treasure buried in the caverns of Waterhall Down. I'll retrieve it, eventually, as soon as... Fine, if you want to be so noble, but don't expect any of the treasure. This is my key into a powerful... Tak, facet myśli, że spotkał Fi i oni prosili go o coś, on chce to zrobić, żeby być superpotężny dzięki nim. A my, że mamy quest, żeby go przeprowadzić bezpiecznego, no to nie pozwolimy mu zginąć i musimy mu pomóc w tym. Okej. Po Bogartach z ciebie coś wypadło, nawet 12 złota, fajnie. Poczekaj mistrzu, bo ja tam widzę kamień z pieśnią. A nie, tutaj nie mogę wejść nawet do wody. No dobra, no to idźmy dalej. Jest w tej grze pływanie, tylko trzeba znaleźć brzeg taki niestromy, a taki, który od razu nas do wody... Z którego od razu możemy wejść do wody. Chłopie, to ja ciebie bronię, a nie tym nie, więc trzeba mam się trzymać blisko. Jaskinia Waterhall. Okej. If we're going to press on, then I'll ask you to stay close. I have no courage to speak of. Honest. Local legend says that the great fey mage Armin the Clever retreated to the among them the Selkie Vale. Bye then. No to chodźmy potem w Walsel. Tu coś tu jest, na pewno coś tu jest. Jest. Sterta. Sterta śmierci, a patrzcie jakie rzeczy. Bawełniana szata, czy to jest coś lepszego niż my mamy? Bawełniana, jest lepsza, o, dosłownie o jeden, ale zawsze. I to wszystko, co mnie tu interesuje. Okej, Bogart. Bogart nosiciel. Bogarty nosiciele bodajże zatruwają. Tak, są kwas, czy tam trucizna, kto jak woli. No i walczą trochę dynamicznie. I mają dużo więcej zdrowia. Okej, okay, jeden leży. Ten brat Egan, choć cóżliwy, to sobie całkiem nieźle radzi. Okej, okay, dużo złota z nich. Tutaj ładny szkielecik, wystrój wnętrz. Nie wiem, czy widzicie, trochę może świetne w ten sposób. Ło, to jest niefajna rzecz.
znaki na podłodze. Lepiej w nie nie wchodzić, bo naprawdę będą zadać obrażenia. Mamy kostur zętwienia. Zobaczmy, czy jest lepszy od naszego. Bronie. To jest broń dodatkowa. A nie, mam lepsze stylety. Lekki sztylet. Obrażenia od ognia. Niech będą. I dodatkowa. Drętwienia kostur. Lepszy. I wali z lodu. Zobaczymy. Wygląda to bardzo fajnie, a sztylety też wyglądają świetnie. Automatycznie mamy dwa przeciwstawne żywioły w dwóch broniach, czyli będziemy dobrzy na dwa różne rodzaje potworów. To jest dobra rzecz. ...38 krytyk. Sprawdźmy kostur. Obrażenia większe od razu widać. Znowu kryt wszedł. Dobra, idziemy. No zajdziemy spokojnie. Trochę trupów. Ponownie duszki. Okej. Duszki nie stanowią dla nas najmniejszego zagrożenia. Tutaj widzę ukryty przedmiot, dokładnie. Buty z ochroną lodu, ale buty do setu dla maga, ja chcę buty dla łotrzyka raczej. Zobaczmy, co tutaj mamy. Nowa regeneracja życia, właśnie. Ekwipunek, towary, tak, i to chciałbym. Co się robiło? To mi sama mapa, dokładnie. To wszystko. No, po tabulatorem móc użyć. Przepraszam was na sekundkę. Ok, jesteśmy. I weźmy ten woal. Dobra, Taigana. To jeszcze nie to. Wow, zginąłem. Nie pamiętam, żeby ja tej grze kiedyś zginął. Jak już mówiłem, te runy są bardzo silne. O cholera, jestem dopiero tutaj. Wiecie co, to ja tam, jak tam dojdę, to... to do was wrócę. Okej, jestem już blisko, ale po drodze, tym razem w śmieciach i w tych innych miejscach, gdzie można coś znaleźć, znalazłem coś zupełnie innego. I postanowiłem, że pokażę wam, jak wygląda w tej grze walka czakramami. Czyż to nie jest przepiękne? To już nie jest zabijanie, to jest sztuka! Tak, sądzę, że czakramy mogą się spodobać najbardziej wybrednemu człowiekowi, jeśli chodzi o walkę w grach RPG. No nie powiecie, wygląda to przemiodnie. Dobra, tym razem tu nie zginę jak jakiś frajer. Drzwum! Dobra, o właśnie, znaleźliśmy czapkę dla siebie. To czapkę bardzo dobrą, z tego pamiętam. Zbroja, tak, całą selki. 15 regeneracji many, 15 kradzion na przedłużeniu, 10 na wykradnięcie. Tak, to jest coś pięknego. Nie ma dużo obrony, ale jest wybonusowane po całości. I czakramy. Jeb, 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 jeb. Okej. Bum brum bum bum brum bum bum. Przy okazji chciałem się pochwalić, że ten odcinek i kilka następnych pewnie z Dead Space'a i
Stuart, ponieważ jest weekend, ja sobie ponagrywam trochę więcej. To będzie jeden z ostatnich 6-7 odcinków, które będziecie usłyszeli z takim dźwiękiem mikrofonu, jaki jest, ponieważ wczoraj zamówiłem mikrofon pojemnościowy. Sądzę, że jego dźwięk wzrośnie kilkakrotnie. Znaczy jakość dźwięku, a przynajmniej taką mam nadzieję. Jednak kosztował dużo więcej, bo ten, który nagrywam teraz, to jest mikrofon za 12 zł w komputerniku, a który zamówiłem, to jest za 100. Pojemnościówka to już jest wyższa klasa mikrofonów, właściwie to klasa najwyższa, o ile się dobrze orientuję. No mam nadzieję, że jakość wzrośnie, wtedy będą głośniej nagrywać właśnie dźwięk z gry. Jakość dźwięku mojego mikrofonu będzie dużo lepsza. Mam nadzieję, że jakość moich filmów ogólna wzrośnie. No i tutaj widzicie naszych przedstawicieli FIR. Widzicie, to nie jest FIR, ona jest tej samej rasy co my. Obviously, anyone who has ever glimpsed a fae would know that. Unlike little Egan here, your head holds more than fantasies. The fae lands are such fertile ground for games. The inhabitants are so oafish. Are you going to give us what's rightfully ours, or do we need to start a new game? Zagrajmy. And I are all poor choice. Besides, Egan was just an instrument. Let's hope. No i spróbujmy. Wielcy fi. Bum, 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 bum. Oj. Oj, oj, oj. Trochę obrażenia sadzą. Ale ja sadzę większe. Wow! Duże sadzą. Bum, 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 bum. I czakramy. Przepiękne. I didn't know. How could I? Before I came to Gorehart, I'd never known anyone outside. You must think me a fool. And Father Dinwell. Chodź, sądzę, że przyjmą cię z otwartymi ramionami. Szczególnie, że jesteś kretynem i wszyscy się o ciebie martwią. Tak, więc naprawdę, jak będę miał nowy mikrofon, to wkroczę w nową erę nagrywania. Tutaj wyświetla mi się, że kumple gra w Mass Effecta. Pozdrawiam cię, Arturze, bo to ty. Jak obejrzysz kiedykolwiek jeden mój filmik, to może zobaczysz, że jesteś pozdrowiony. Mass Effect, ta gra na pewno kiedyś pojawi się na moim kanale. Musi się pojawić, ponieważ cała seria jest grą prześwietną. Jeszcze najbardziej lubię jedynkę, właśnie potem jest trójka i dwójka na końcu, chociaż sądzę, że dużo osób się ze mną będzie nie zgadzało. Jedynka jest najbardziej RPGowa, ja tak jestem fanem RPGów, a nie gier akcji. A dwójka i trójka właśnie postawiła bardziej na akcję niż na RPG, RPGowość. Nie, no fajna postać, trzeba przyznać. Taka wschodnia fryzurka. Great Mitharu, Egan has returned. As for you, you have done as I asked, and we here at St. Ardwig's are forever grateful. Otrzymano drętwienia sztylety. Dobrze. Zobaczmy drętwienia sztylety. Ekwipunek, bronie podstawowa, lekkie sztylety. A nie, mam te lekkie sztylety nawet. Drętwienia, ale drętwienia są lepsze. Niech będą te. Ekwipunek pozostały sprzedam. Zastanawiam się, czy kostur, czy czakramy jednak. Chyba zostanę przy czakramach. Siostra Zelda. Have you come to protest the mission as well? The news has spread to every village. St. Odwig's cannot resist much longer. And once it relents, all up Father Dinwell is denying that women can be ordained as members of the order. I know that they've got the proof in their reliquary. An ancient ordination token. All are welcome into Matharu's embrace. Ha! The hypocrites! Zobaczę na ciebie ten dom. Don't commit any crimes on my account. Of course, if Matharu compels you to see justice. Przepraszam was wszystkich, jeśli za długo, znaczy za szybko czytam, nie jesteście w stanie nadążyć, ale staram się, żeby te odcinki były tak właśnie 30 minutówki, a jeśli będę czytał, te dialogi będą trwały tak, jak długo powinny trwać, to te odcinki będą składały się w 50% właśnie z dialogów. Ja czytam dość szybko, jeśli po prostu wy możecie zatrzymać sobie to i przeczytać dokładnie, o co chodzi. Jeśli chcecie, to mogę wam szybko skracać te questy, znaczy streszczać te questy. Dokładnie kobieta chce zostać wyznawczynią Mitharu, czy jednego z tych bogów tutaj, tylko jej nie dopuszczają. A ona uważa, że jest w tomie nawet tego Mitharu, książce takiej Biblii jakby jego. Napisane, że kobiety też mogą. Nie mogę tego ukraść, czemu nie? Że też mogą uczestniczyć właśnie w życiu religijnym. I mamy ukraść tom właśnie tej Biblii, gdzie to będzie napisane, żeby nam sprawdzić. Pokradniemy trochę rzeczy.
Będę kraść tylko to, co można wykorzystać. Nie będę kradł przedmiotów takich jak sztylety czy coś, czy... O, właśnie czegoś takiego nie będę kraść, ponieważ... Nie będą tego potem sprzedać. Chyba, że będę u paserów, a na razie nie... Nie spotkałem się z... Nie wiem, czy książki tutaj coś dają, więc też nie będę brał. I nie wiem, coś tu są przetłumaczone, nawet jakbym chciał poczytać, czy wy coś zrozumiecie, czy ja coś zrozumiem. Dobrze, no to więc mamy to i wykonany szybko kolejny quest. Taki bardzo, bardzo, bardzo poboczny quest, który można szybko wykonać. Jest to trochę doświadczenia, trochę złota pewnie, więc zawsze chętnie takie rzeczy wykonuję. Great Mitharu, you found the ordination tome. I'd give a sack of he will no longer be able to deny my entrance to the order. Thank you. I won't need any gold as a servant of Mitharu. Oj, i wziął mi trochę złota, super. Fajną pozrobiliśmy tą postać, ona wygląda na taką inteligentną, taki mak, może mało łotrzykowo, ale no już tam. Wszystkiego bym się miał, na razie będę maksować chyba naprawdę odkrywanie, a potem albo nie, trochę dla doskadania. Tak, potwierdź. I teraz, finezja. Chciałbym zwiększyć moją sztukę mordowania. Co to daje dokładnie? Gracja, z jaką niesie śmierć, dodała się na zadawanie ogromnych obrażeń. I plus 60% obrażeń, plus 90% podczas ataku z ukrycia, plus 90% obrażeń z sztyletów i ostrzy się podczas ataku z ukrycia. Następny poziom. Tak, czyli to po prostu zwiększa nam. I tak, i to tyle jeśli chodzi o finezję. I do mocy jeszcze jeden do piorunka. Mogę? Czemu nie mogę? A, szósty poziom na 6. I teraz decyzja. Czy ja chcę lepszy być w czakramach, czy w kosturach? Zrobię coś, co jest najważniejszą decyzją w moim życiu, bo niech będzie to wyliczanka. Enedwery, kofeka, to blablabla, smagadeus, deskos, panteus i relaks. Raz, dwa, trzy, dziś obiadu nie zjesz ty. Czyli czakramy odpadają, bo nie zjedzą obiadu. Niech będzie, że będziemy bawić się kosturami. I właśnie, mamy pierwszy bonus. Plus 18% do obrażeń elementarnych i plus 1 do obrażeń przebijających. Kruchy wygląd ucznia maksuje jego śmiertelny asortyment umiejętności, którym razi swoich przeciwników z dystansu. Przewyższasz teraz wszystkich w zadawaniu obrażeń elementarnych i przebijaniu zbroi. Ja jeszcze tylko coś sprawdzę. Czy to będzie mi dawało też do walki ze sztyletami, czy bardziej do łuków? Finezja magia. 20 przebijających. Trafienie krytyczne. Trafienia krytyczne. 30 obrażeń, 15... mak cieni. Tak, super, to jest akurat coś dla mnie. Sztylety i kostur mniej więcej. I znaczy obrażenia elementarne, czyli niezależnie czy będziemy walczyć tylko kosturami, czy zaklęte przedmioty. No, tak w skrócie bardzo, bo ja się czasami plączę, chcę coś powiedzieć. Niestety podczas nagrywania nie mogę przemyśleć swojej wypowiedzi przed. I często się plączę, jak zauważyliście. Jeszcze nie jestem youtuberem najwyższej klasy, jeszcze nie jestem do tego tak w 100% przyzwyczajony, więc... Nie umiem tego powiedzieć, jak Rock i Royo na przykład, którzy nagrywają już od lat, czy choćby Ragnarok. Im to wszystko przychodzi łatwiej, bo oni są do tego przyzwyczajeni, ja nadal jestem nowicjuszem. Chociaż staram się, żeby to jako tako brzmiało. Dobrze, jakie mam jeszcze questy? Patrol drogowy, udaje się do wieży Shieldring, czyli... Tarcza pierścieniowa, jeśli dobrze umiem to przetłumaczyć, chociaż nie wiem, czy może to po prostu nazwa własna, która nic nie znaczy. Dobrze, i dodajmy naszą rekomendację. Powiedz mi coś o pracy. Fajno my pancerz, facet. Naprawdę, potem te pancerze są przeepickie. In fact, there is a patrol. A merchant group has retained us to discover why traders have been vanished. Travel to Dyden Hill and meet a fellow hireling named Ben. Report to Warden's Bridge. You and a crew of other hirelings will scout. Dobrze. Off you go. Oczywiście mamy tu jeszcze tak. Questy w środku, nie tylko od główne. Mamy questy na tablicy. To wszystko potem porobimy. Na razie chcę jeszcze szybko wykonać może jakiegoś kościka przed końcem odcinka. I przy po prawej od właśnie tej twierdzy był jakiś człowiek z questem, może on tam jakiegoś szybkiego... Ja nie pamiętam dokładnie wszystkich questów. Znaczy w miarę wykonywania będę sobie przypominał, ale tak żeby teraz wam powiedzieć, to nie wszystko dobrze każe. I jeszcze coś, jeśli chcecie kupić tę grę, ona jest naprawdę tania. 30 zł za tą grę. Widzicie, ona jest świetna, naprawdę polecam. Klucz, czy na Origina, czy pudełkowa wersja, naprawdę nie będzie więcej kosztowało niż 50 zł. Ja kupiłem tą grę rok po premierze, pół roku, za 50 zł, ponieważ firma tworząca upadła. Twórnia Big Huge dokładnie upadła bodajże. No i cena spadła diametralnie. Only Anderson Clare. See, I'm not really him.
He being a dead guy, maybe I took his coin and drank one of his potions. I could make potions, tonics, cordials, restoratives. Turns out I really like alchemy, but I don't recall the potion's name. No surprise, I can't even remember my own name. Those war-sworn curs likely have one in their keep. Not sure. They won't let me in. You could make the potion using the proper reagents, but that would require work. We've got to hurry. Czyli on wypił miksturę na umiejętności alchemiczne i ona traci swoje działanie. No jest to jakiś quest. Atrut drogowy, tracona mądrość. Znajdźmy tą miksturę, bo to będzie szybkie. Można to kupić prawdopodobnie. No, w tej twierdzy, fajnie. Będzie takie jakby kupienie expa. No, jest jakiś sposób. Jest to wykonany quest. Jest to zbliżenie się do wykonania 100% założenia gry. Są tu chyba nawet jakieś, jak to zwykle bywa na Originie, jakieś osiągnięcia, czyli inaczej oznaczenia. To na, zresztą są na każdej grze, na Steamie jest ich dużo, ja to lubię zdobywać, to jest zawsze fajna rzecz. O, osiągnięcia dokładnie, o, tego słowa mi brakowało. Ukradnijmy, jak jest 99% to chyba, że mnie widzą, tak? Tak, on mnie widzi. 0% to jest wtedy, że nie widzą nas i to jest największa szansa na, coś, na ukradnięcie czegoś. Studencki kostur. Co, ja poczekam, bo ten kostur może być fajny, a chciałbym go ukraść. Jest pewien szybki zapis. Dobra, teraz mam duże szanse, że mnie znajdą. Dobra, mamy to, co chcieliśmy, bardzo fajnie. I załóżmy nasz kostur, bo jest już kosturem chyba wyższego poziomu, dodatkowa. Studencki kostur, dokładnie, 29 obrażeń od piorunów do tego, fajnie. I wygląda też przeładnie, jak to wygląda, jak walka nie wygląda. Coś wspaniałego, ta gra naprawdę zaskakuje. Kiedy pierwszy raz ją odpaliłem i zobaczyłem, że optymalizacja gry jest tak dobra, to była jedna z pierwszych gier na moim nowym komputerze. Ja miałem przez bardzo długi czas komputer, na którym nie chodziła żadna gra, naprawdę. Kurczę, żadna gra mi nie chodziła. Miałem taki komputer biurowy do pracy, który dostałem zresztą po mamusi. I ten komputer, na którym gram teraz, to był mój pierwszy komputer specjalnie kupiony dla mnie. Byłem po prostu zaskoczony, kiedy odpaliłem tą grę na moim komputerze. To była chyba druga gra, którą... Pierwsza gra, którą odpaliłem, druga gra, którą zdobyłem. Zębałem prawie. To było dla mnie coś tak nowego, że takie gry mi chodzą i to są tak ładne. A że do teraz ta gra będzie mi się kojarzyła jakoś... Coś pięknego. Taki przełom delikatny w moim życiu, bo to było wejście w świat, który był dla mnie niedostępny. To była właśnie... Dlatego ja tyle grałem w Gothica 2, bo to była jedna z tych gier, która mi chodziła i naprawdę nawet, jeśli się... Nawet jak włączałem bodajże 300% widoczność, że widziałem cały świat maksymalny Gothica, to trochę mnie FPS-y spadały, nawet w Gothicu 2, więc możecie sobie wyobrazić, jaki ten komputer miał poziom. Dlatego taki Gothic... Ja miałem wtedy grać w Gothica 2 przejść i zacząć od początku. Na tą samą klasą postaci tam mnie przeszkadzało, szczególnie, że Gothic to jest gra, którą do teraz kocham. Gothic 2 skórka moją ulubioną grą. No dobrze, i tutaj wam podziękuję za odcinek. Z tego miejsca serdecznie zapraszam na kolejne. Do zobaczenia, do usłyszenia, hej!